Rozdział 20. Wtedy wypowiedział Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Pierwsza tablica dekalogu odnosi się do przykazań skupionych wokół idei zazdrosnego Boga. Trzeci werset brzmi dosłownie: nie będziesz miał innych Elohim przed moim obliczem. Innymi słowy, ja jestem Twoim Elohim. Elohim jest liczbą mnogą słowa El, które jest tłumaczone jako Bóg. Elohim oznacza najwyższe bóstwo. Trzeci werset można więc oddać następująco. Inne narody mają swój Elohim, ale dla Ciebie, ja, Hashem, jestem Twój Elohim, ja i żaden inny. Tutaj w istocie jest mowa o wierności, przy czym na pierwszym planie wysuwa się wierność Boga, który mówi: ja, Hashem, jestem Twoim Bogiem i będę Ci wierny. Pragnę, żeby moja wierność była odwzajemniona. Ważna jest tutaj kolejność. Wierność Boga nie jest uzależniona od wierności ludu. Bóg bezwarunkowo uwolnił swój lud i deklaruje własną wierność własnym słowom. Bóg prosi o wierność zwrotną dla dobra swojego ludu. Wierność prawu Bożemu pozwoli nam zatrzymać otrzymany dar wolności. Mówiąc prościej, Bóg uwolnił nas z duchowego Egiptu, ale nie zmusza nas do wytrwania w tej wolności. My możemy podjąć decyzję o powrocie do niewoli egipskiej. Przekazania stoją na straży drogi prowadzącej ku niewoli śmierci. Pokazują kierunek ku życiu, ku szczęściu, ku radości, ku Bogu. Są słupkami wskazującymi drogę naszego rozwoju i szlabanem na drogach prowadzących z powrotem do Egiptu. Przykazania dekalogu nie ograniczają naszej wolności. Pokazują nam drogę rozwoju. W tym sensie prawo jest wychowawcą. Wiele razy o tym mówił Święty Paweł, na przykład w drugim liście do Tymoteusza. Wszelkie pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Na tym etapie dziejów Izraelici są przesiąknięci kulturą egipską i politeizmem. Nadszedł czas ich całkowitego oczyszczenia z egipskich naleciałości. Zaczyna się to od kategorycznego zakazu przedstawienia podobizm bóstw niebieskich, ziemskich i podziemnych. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Wrócimy później do halachy, czyli do konkretnego sposobu przestrzegania tego przykazania. Teraz skupiamy się na temacie zazdrosnego Boga. W naszej kulturze zazdrość brzmi pejoratywnie, podczas gdy hebrajskie słowo kana opisuje różowe policzki osoby opanowanej gorącym uczuciem. To gorące uczucie dotyczy Boga, który z wielkim zaangażowaniem i przejęciem zainterweniował w celu wyzwolenia swojego ludu z niewoli egipskiej.
Haszem zrodził swój lud i przeznaczył go do wolności. Teraz wzywa ten lud do niezłomnej wierności. W duchu pięknej deklaracji ludu z poprzedniego rozdziału, wszystko co powiedział Haszem, uczynimy. Zazdrość Boga jest wyrazem jego gorącego uczucia, jego niezłomnego zaangażowania na rzecz wyzwolenia swojego ludu. Egipskie bóstwa doprowadziły Izraelitów do niewoli. Wszystkie bóstwa są wrogami wolności dzieci Bożych. Nie wolno nam flirtować z nimi pod żadnym pozorem i pod żadną postacią. Stawką tutaj jest wolność lub unicestwienie. Nie ma trzeciej drogi. Albo służba Bogu, albo niewolnictwo Faraona. Egipcjanie nie cierpią widoku ludu Bożego. Sama obecność w Egipcie ludu wolnego jest potwarzą w kierunku bóstw egipskich, ponieważ obnaża kłamstwo o ich rzekomej potędze. Egipcjanie spiskują na rzecz zniewolenia dzieci Bożych, w czasie gdy Bóg dąży do tego, aby wyryć pragnienie wolności głęboko w sercu człowieka. Oba te zamierzenia są nie do pogodzenia. Nie ma możliwości kompromisu między światem pogańskim a ludem świętym. Stąd nienawiść Egipcjan do Izraelitów. Egipskie bóstwa doprowadziły Faraona do śmiercionośnego szału. Odsyłam do pierwszych rozdziałów Księgi Wejścia, link do playlisty powyżej. Wracając do zakazu oddawania pokłonu rzeźbom, można by przypuszczać, że takie zjawiska są już marginalne w naszym cywilizowanym świecie. Nie widać już ludzi bijących pokłony przed posągami, co nie znaczy, że w naszej cywilizacji nie czcimy już pogańskich bóstw. Nadal je czcimy, ale pod inną postacią. Dzisiejsze bóstwa to przede wszystkim własny rozum, czyli racjonalizm, pycha, ateizm. Oto nasze współczesne bożki. Własne ciało. Ubóstwiamy własną urodę, zdrowie, modę. Ubóstwiamy przyjemności. Seks, rozrywka, podróże, hobby, kultura, sztuka. Ubóstwiamy pieniądze. Ten bożek dzisiaj doznaje niesłabnącego kultu. Ubóstwiamy władzę, przemoc, siłę, niepohamowany egoizm itd. Tak więc zagrożenie bałwochwalstwem nie zniknęło z naszych społeczeństw. Oddajemy cześć już nie materialnym przedmiotom, ale ideologiom, które są wytworami ludzkiego umysłu, podczas gdy przemierze z Haszem opiera się nie na idei, ale na konkretnym doświadczeniu historycznym wyzwolenia całego ludu Bożego. Opiera się na świadectwie przekazywanym z pokolenia na pokolenie o wolności zdobytej tylko i wyłącznie dzięki interwencji silnego ramienia Haszem. Inna różnica między bożkami pogańskimi a kultem oddawanym jedynemu Bogu jest taka, że bożki nie wymagają wiary. Aby sprawnie funkcjonować w pogańskim społeczeństwie, wystarcza się im zewnętrznie kłaniać, to co w sercu się nie liczy. Bóg natomiast stawia wymogi, które stoją na straży wolności wewnętrznej dzieci Bożych. Prawo dekalogu jest prawem wewnętrznym. W ramach przymierza będzie również oddawany kult zewnętrzny, ale zwróćmy uwagę na porządek opowiadania biblijnego. Kult zewnętrzny będzie opisany po przyjęciu dekalogu, który jest prawem wewnętrznym, stojącym na straży naszej wolności i służącym życiu. Prawdziwe życie jest ukierunkowane na Boga, ponieważ Bóg jest jedynym gwarantem życia i wolności. Służba bożkom jest łatwa, bo jest zewnętrzna.
Wystarczy kłaniać się silniejszemu i już można wyciągać z tego profity. Taki kult nie wychowuje. Kult Haszem jest tego przeciwieństwem, bo jest kultem wewnętrznym, wymagającym pracy wewnętrznej. W kultach pogańskich wystarczy się tutaj kłaniać, tam zapalić świecę, tam modlitewkę odmówić, tu pieniążek wrzucić i już Bożek jest na naszych usługach. Ma nam błogosławić i dostarczać nam zdrowia, szczęścia i pomyślności. Dekalog jest prawem wewnętrznym, a więc trudnym i wymagającym, bezkompromisowym. Taki radykalny wybór życia został przedstawiony Abrahamowi już w 12 rozdziale Księgi Rodzaju, link powyżej, i już wtedy Abraham otrzymał obietnicę błogosławieństwa i płodności. Dekalog jest kontynuacją tej perspektywy, jest wyborem życia obfitującego do tysiącznego pokolenia. Wybór takiego owocnego życia można dokonać wyłącznie w wolności, podejmując dobrowolnie decyzję wejścia na ścieżkę wytyczoną przez wyzwalającego Boga. Dekalog jest prawem wolności i życia. Dekalog kreśli granicę oddzielającą po jednej stronie wolność i życie, po drugiej niewola i śmierć. Stąd opłakane skutki odejścia od dekalogu. Za każdym razem, kiedy Izraelici odwrócą się od Boga, wrócą do niewoli i do śmierci, znikną z mapy narodów. Nie jakoby ościenne narody chciały zgładzić Żydów, ale z powodu ich własnej niewierności jedynemu Bogu, który jest jedynym gwarantem wolności i dał dekalog dla oznaczenia kierunku wolności. Stąd biblijny dualizm. Po jednej stronie Bóg, wolność, życie, szczęście, po drugiej Faraon, niewola, śmierć, nieszczęście. Nasza wolność leży w naszym dobrowolnym przestrzeganiu prawa Bożego. W tym celu będziemy musieli pokonać ciągoty naszej natury. To przypomina podsumowanie Księgi Powtórzonego Prawa. Patr, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci miłować Pana, Boga Twego i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się. A Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym bogom służąc im, oświadczam Wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli. Wy i wasze potomstwo, miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, bo tu jest Twoje życie i długie trwanie Twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom Twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Kolejne przykazanie dekalogu mówi: nie będziesz brał imienia Haszem do tego, co próżne, bezwartościowe, puste, bez pokrycia, a więc złe lub fałszywe. Bóg zrobił wszystko, co trzeba było, aby doprowadzić nas do wolności. Od nas wymaga jedynie małej i symbolicznej współpracy. Współpraca z Bogiem to najpierw okazywać szacunek dla Jego imienia. Psalm 145 daje taką gwarancję. Haszem jest blisko wszystkich wzywających go szczerze. Bóg jest blisko i jest spragniony naszej miłości. Słucha naszych modlitw
i z miłością śledzi każdą naszą wypowiedź. Wymawianie Jego imienia na próżno to zadawanie ciosu wprost do Jego miłującego serca. Rana zadana z sercu jest najbardziej bolesna, bo jest zadawana nie przez wroga, przez faraona, ale przez ukochanego i szczodrze obdarowanego dziecka. Nie wymawiać imienia Bożego nadaremno to zrozumieć, do jakiego stopnia Bóg jest bliski. To też zrozumieć, że Boże imię jest oddzielone, inne, święte. Nie można go wymawiać na próżno. W modlitwie Ojcze Nasz codziennie powtarzamy: święć się imię Twoje. A więc przypominamy to przekazanie dekalogu. Dalszy ciąg modlitwy brzmi: bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Bądź wola Twoja jest parafrazą deklaracji Izraelitów z 19 rozdziału. Wszystko, co powiedział Haszem, uczynimy. Słowa jako w niebie, tak i na ziemi przywołują poprzednie przekazanie dekalogu, gdzie była mowa o obrazach bóstw na niebie wysoko lub na ziemi nisko. Paralelizm między modlitwą Ojcze Nasz a pierwszą tablicą dekalogu na tym się nie kończy. Dar dekalogu jest kontynuacją daru wyzwolenia z niewoli faraona, co zostało wyrażone w pierwszym zdaniu dekalogu: ja jestem Haszem, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Z kolei modlitwę Ojcze Nasz wypowiadamy przez Jezusa Chrystusa, który sam uwolnił nas od grzechu i śmierci. Jezus uwolnił nas z domu niewoli, beznadziei i zła, co wyrażamy w ostatniej prośbie modlitwy Pańskiej: zbaw nas ode złego. To wszystko potwierdza fakt, że dekalog jest podstawowym wyrazem naszego wyzwolenia, które dopełni Jezus Chrystus, nasz Pan. Takie było ogólne wprowadzenie do pierwszej tablicy dekalogu. Czy najbliższe odcinki poświęcimy przykazaniu pamiętania o szabacie, aby go uświęcić. Do usłyszenia. Rozdział 20. Wtedy wypowiedział Bóg wszystkie te słowa: ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego imienia w błahych rzeczach.